Cześć, z tej strony Freaks, a w dzisiejszym programie wyciągam gryfa, biję bellerofona i wydaję z siebie wysokie dźwięki. Cześć, z tej strony Freaks. Ten film nie jest sponsorowany przez World of Warships. Natomiast jeżeli ktoś chciał spróbować swoich sił w tej grze, na ekranie, jak i w opisie jest mój link, przez który możecie to zrobić. Otrzymacie trochę waluty premium, jakąś tam premkę, 7 dni konta premium i więcej samych dobrych rzeczy. Tydzień temu odezwali się do mnie ludzie proponujący mi promowanie gry World of Warships. Odbędzie się to na warunkach, że raz w miesiącu przeprowadzę stream z tej gry oraz otrzymam możliwość jej reklamowania poprzez mój link. Moja wypłata będzie uzależniona od tego, ile osób zarejestruje się i rozegra jedną bitwę przez ten link. Pobrałem więc WoWsa i postanowiłem, że pogram chwilę, żeby wiecie, oswoić się z tym, jak ta gra wygląda, sterowaniem i ogólnymi mechanikami rozgrywki. I muszę powiedzieć, że o ile nie wszystko ogarniam, o tyle to, co rozumiem, mi się podoba. By the way, oto jedna z rzeczy, których nie rozumiem. A, co to jest? Ja dostałem właśnie jakieś okręty próbne chyba. Okręt wypożyczony. Okej. Okay. No okej, okay, no to w takim razie spróbujemy sobie na razie popłynąć może czymś siódmego tieru. Z32, 33, 34, 38. Bierzemy 38, bo ma najwyższy numerek. Dlaczego nie mogę kliknąć bitwy? Okręty specjalne nie mogą uczestniczyć w bitwach kooperacyjnych. To na cholerę mi je dajecie. Dziwne. To... Okej, okay, bitwa losowa w tak. No dobra, to kontynuujmy to drzewko europejskie i spadajmy Romulusa. Yeah, tak. Wyglądasz tak samo żałośnie jak ta nieszczęsna Tatra. Masz jedno działo więcej. Zobaczmy. Artyleria 100 mm razy 3. Zasięg ognia 8,6 km, a Tatra? Aha, ma dwa takie działa. A Gryf? A Gryf ma 6 120, które mają dalszy zasięg. O co tu chodzi? Nie rozumiem. Dlaczego ten jest pierwszego? Ej? Pierwszy tier 1938, drugi tier 1913, trzeci tier 1935. Nic nie rozumiem. Jeżeli wybierzecie europejskie drzewko, statkiem startowym jest Gryf. Całkiem fajna łajba, dosyć dużo działu, dobra szybkostrzelność i zasięg. Następna natomiast jest Tatra. O matko, co za złom. O! Myślałem, że to tempomat, ale to nie miałoby żadnego sensu. Oj! Dlaczego ten mój statek jest taki długi, a ma tak mało dział? Tylko jedno. Co to jest w ogóle? Brak penetracji. Moje 7 cm zniszczenia nie daje rady. Zaraz spróbuję go połaskotać torpedami. Może się uda. No płynął niby dobrze, ale nie wiem, czy on nie za bardzo przyspieszył. Go nie minął. Na to się zapowiada, że troszeczkę, ale chyba go przestrzelą. Chociaż może ta przednia... Dostał. Yeah. Delikatnie go zahaczyła. No i teraz gościu jest już nieruchomym celem. Dlaczego mam wrażenie, że ten Gryf z pierwszego tieru zadawał większe uszkodzenia niż to dziadostwo? Jakoś wydaje mi się to zaprzeczające wszelkiej logice. Może ta cała Tatra jest dłuższa, ale jej uzbrojenie jest śmieszne. Mniejszy kaliber, mniejsza ilość dział, wolniejsze przeładowanie i jedyne co to ma torpedy. Których i tak używa się raz na ruski rok i raz na ruski rok się przydają. No wal z tych działów. Skończmy tego typa.
Naprawdę przestrzeliłem z obu. Dziwnie te działa lecą. Jedno leci krócej, drugie dłużej. Celność jest beznadziejna. Nie strzelaj do sojuszników. Spadaj! Po Tatrze, pontonem trzeciego tieru jest Romulus. Włoski statek, ciut lepszy. Może się tu ustawię i po prostu będę łapał tych, co tu będą... Co będą tu przepływać. Spoko, to nie we mnie te torpedy. Nadal nie sądzę, żeby to były we mnie. I może temu pacniemy z torped. Tylko poczekamy, aż będzie... przepływał tutaj. Mam nadzieję, że ten mój się nie właduje w te torpedy. Byłoby to bardzo smutne. Go! A jeszcze jedną salwę puścimy. Także niech torpedy się zajmą tamtym, a tutaj wypływa mi jakiś Hiszpan. Zaserwujemy salwę z burzaków. Brak penetracji. No to przeciwpancerne. O, to był dobry strzał. Za 500 damage'a. Dobra, trzeba się przygotować do gorącego przyjęcia tego oto pana, który zaraz mi tu wypłynie, najprawdopodobniej. Może byśmy go z torped przywitali od razu. Jestem za. Jest bardzo blisko. O matko. Kapitanie, problem rozwiązany. Dziękuję. Ale dostał do salwą torped. Pytanie, czy jestem w stanie dotrzymać mu kroku, jeżeli chodzi o ostrzał. Wygląda dużo większego niż ja. Ale może te torpedy odrobinkę wyrównały warunki bitwy. Teraz mu przyłożymy jeszcze raz. Okej. Żryj to! Haha! Dobra, tylko teraz muszę... Okej, pożar ugaszony. To było dosyć ambitne. Pierwszy raz w World of Warships czułem się, jakbym był zagrożony. To było coś. To była ambitna szarża torpedowa. Punkty wytrzymałości 38100, a ja mam 6800. Frajer. W następnej bitwie pojąłem, że świat nie jest uczciwym miejscem. Dlaczego wszyscy tutaj mają więcej HP niż ja? To jest jakiś skam. Odkryłem też ciekawą funkcję mojej lornetki. Fajna zasłona dymna. Muszę się zbliżyć. Moje działa nie mają aż takiego zasięgu. O, zawsze to fajniej, kiedy ktoś zrobi to za mnie. Już nie ukrywam, że dobrze by było, żeby te moje pozostałe działa mogły się obrócić. Żebym nie strzelał tylko z pojedynczego. Do tego kolosa. Dobra, tu mi ktoś wypływa. Do tego przygotujemy torpedy. Przestawimy się na burzaki, jako że z takiej niewielkiej odległości to nie wygląda na jakiś bardzo duży statek. Oj, dawaj, go, go. Oj, no wygląda, jakbyś chciał mnie staranować. No może ci z torped przypierdzielimy? Chodź. Chodź. Haha! Got him. Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Torpedy od bakburty. Oj! Gościu postanowił zrobić cosplay mnie i się władować na wyspę.
Tu też siedzi pancernik. Au, 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 au. Krytyczne uszkodzenie silnika. O nie. Kapitanie, problem rozwiązany. Bo to będzie koniec naszych przygód, biorąc pod uwagę to, że właśnie chyba podjąłem walkę z gościem, który ma dużo więcej dział niż ja, ale może odpaliłem mu torpedy. Dawaj, dawaj szybko. No, come on, come on. Nie! Ale może dostanie całą salwą torped. Haha. No dobra, może to nie był pancernik, ale oko za oko, dziadu. Te torpedy są całkiem fajne. Tylko szkoda, że nie pomyślałem o nich wcześniej i szkoda, że ten gościu się wpieprzył w tą... Nie palmę, tylko w plażę. Mógłby dostać poprzednią salwą i byłoby pozamiatane. Ajajaj. No ale i tak spowodowaliśmy dużo więcej szkód niż nasza łajba była warta. Także wyszliśmy na plus. Tak wyglądał mój pierwszy dzień z World of Warships. Link macie jeszcze raz na ekranie. Czołgiem i do usłyszenia na streamie w sobotę.